Teraz zastygli w milczeniu, w powadze, a także i w pokorze polscy kibice. Tak samo płynie za mną ten strumyk, leniwie gdzieś tocząca się woda. Tak samo wygląda zeskok po lewej i prawej stronie. Gdzieś te nagrzane skały wypchały dzisiaj śnieg. Nie widać właśnie te czarne skały przy zeskoku, a na belce startowej, tak jak 10 lat temu, gdy to widziałem, Kamil Stoch już się odbił. Teraz mknie, by powtórzyć sukces Adama Małysza. Teraz mknie, by bronić prowadzenia po pierwszej serii. Już jestem w powietrzu, już pokonał granicę 130 metrów prawie, ale chyba troszkę za krótko, choć ma podniesione ręce, choć nie cieszy się, bo miał przewagę dużą nad Słoweńcem, 130 metrów, według mnie to mistrzostwo świata, 19,5 punktów od dwóch sędziów, od trzech noty po 19 punktów, to jest dla mnie skok na miarę mistrzostwa świata. Kamil Stoch na pewno medalistą. Kamil Stoch fruwał w powietrzu jak ptak. Kamil Stoch jak orzeł z Polski na włoskiej ziemi w Dolomitach jest medalistą mistrzostw świata. Jest który? Jest według mnie, proszę państwa, mistrzem świata. Upadł jak pomnik, jak głaz, jak zlodowa ciała bryła. Najpiękniejsza figura. Najpiękniejszy facet na tej skoczni. Kamil, jesteś wielki. Adam, masz godnego następcę. Kamil Stoch, mistrzem świata. I to w jakim stylu? O, i w ten sposób sporo radości dostarczyli nam i Kamil Stoch, i Tomasz Zimoch. Pierwszy